Dzisiaj ostatni dzień roku szkolnego 2016-2017. To taki dzień, w którym gratulujemy wszystkim nauczycielom i dziękujemy im za ich pracę. To taki dzień, w którym życzymy wszystkim uczniom wspaniałych wakacji. Ale dzisiaj musimy powiedzieć o jeszcze jednym. O tym, że 1 września 2017 roku rusza reforma edukacji. Deforma minister Zalewskiej. Reforma, która niszczy polską szkołę, która pogrąży ją w chaosie, która proponuje złe programy i słabe podręczniki. Reformy, która spowoduje liczne zwolnienia nauczycieli. Próbowaliśmy zatrzymać tę reformę. Zebraliśmy ponad 900 tysięcy podpisów pod referendum edukacyjnym. Wczoraj Sejm zadecydował, że wniosek trafi do Komisji Ustawodawczej, do zamrażarki. Tam utknie już na zawsze. Już nigdy nie będzie referendum edukacyjnego. Oznacza to, że PiS przestraszył się suwerena, przestraszył się głosu Polaków. Natomiast my rozliczymy kiedyś PiS z tej reformy. Rozliczymy PiS z tych szkód, które zrobił w polskiej edukacji. Rozliczymy ich z deformy minister Zalewskiej.